i teraz to. Dobra, dopełnijmy się. Czemu mam pusty? A! No, najgorzej jest mało czasu, co nie? Na pierwszy raz, no. Kurde, no! Dobra, powodzenia wam życzę w takim razie. Nie zdążyłem. Kurde, mało czasu było, co nie? Oho. No nic, dobra, musimy coś luźnego. Kurde, jakie tutaj poważne rysunki teraz będą robione. Teraz to. To. Wcześniej nie. Wcześniej to była tylko rozgrzewka. Jezusku, co to jest? Kurna. Co to jest? Dobra, powiedzmy. Dobra, powiedzmy, nie wiem co to miało przedstawiać, ale jest gituwa. Spokojnie, Abi, spokojnie. To jest lipa, nie? W ogóle zapraszam wszystkich do lajkowania, subowania, rozbijania Twitch TV, Zesze Abi, jak link macie w opisie. Gramy sobie w nowy tryb dopełnienia. To jest walka na kreatywność teraz, panowie. Mhm. Tak, jakby jeszcze miał rysować, to już może, to może wtedy tak, ale... O kurde, no dodaliście wyzwanie teraz. Ale kreatywność. Ale czuję ten powiew kreatywności w powietrzu. Aż za kreatywnie. Aż się ciężko zaczęło oddychać. Dzień dobry. Powiew kreatywności. No jesteśmy trochę kreatywni, no nie ma się co oszukiwać, co nie? Tylko troszkę. Jesteśmy trochę kreatywni, no nie ma co się oszukiwać, no. Nie ma co się oszukiwać. Kreatywność to takie nasze drugie imię. No, trochę to. Tylko trochę. Kurwa. Gdzie? Przepraszam. Uniosłem się niepotrzebnie strasznie. Co to jest? O Jezusku. Dobra, nie mam pojęcia co to miało przedstawiać, ale jest. I tu ma. Nie wiem co siedzi w moim mózgu.
Jestem głupi. Po prostu. Wiemy, guzik. Nie przejmuj się, wszystko przed tobą. Tak, jeszcze będzie czas się na naukę. Tak, dokładnie. Wpadka cię nauczy. Czas się na naukę. Mhm. Czas nas nagli. Skończone. Proszę skończyć. O, nie, odwaliłem. Jezu, co się dzieje? Nie wiem, kto był tak kreatywny, że to zrobił. Oho. Witam ja i mój daltonizm, który nie potrafi dopasować koloru. Tak? Nie widziałem. O, wszystko zrobiłem z jedną kreską i mi się zmazało wszystko, no przecież. No nie! No. To jest najgorsze. Ajajaj. A gumka nie działa na tym wcześniejszym bicie, nie? Jak to nie działa? Działa chyba. No nie, jeżeli dasz gumkę, to ci przywróci. Tak? O. Nie, mówię, działa. Nie, Ebi, ale... nie korzystamy z gumki, Gałgany. Co ale ja nie korzystam. Ktoś narysował. Ktoś to narysował. Taki tryb, żeby nie można używać gumki. Aaaa. Dobra. Nie, no znowu to samo zrobiłem. A to się nie nazywa życie? Przepraszam. Jezu. Ale głupie to było. Ja nie dopełniłem ten rysunek. Nie posiada żadnych rysowniczych dopełniających wad, no. Wiadomo, że można byłoby go jeszcze dopieścić, ale czy ja wiem, czy jest to potrzebne. Ale potwór. No. Nie wiem, co mi w głowie siedzi, po prostu rysując te rysunki. Okej, okej. Jakieś głupoty. Hmm. Co się porobiło? Nie porobiło. Mi się nic nie zrobiło, nie wiem, o co mu chodzi. O Boże, to będzie idealne, tylko czy mi starczy czasu? Guzik po prostu taki artysta, taki... Idealnie, będzie super! Tylko potrzebuję więcej czasu! Ej, mi przestań się dziwnie odzywać, bo się rozkojarzam strasznie. No, uspokój się. Ale głupie, ale chyba głupie. Guzikowi zabrakło czasu? Nie. Nie pamiętam, jakie to było logo. Nie, panowie, nie musi być pięknie, ważne, żeby było mądrze. Znaczy, głupio właśnie. Ale właśnie, ja jestem mądrze. Jeśli chodzi o mądrze, to ja się na tym znałem trochę. Tak kreatywnie tak, się zrobiło. Tak, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Co to można więcej dorysować? No szkur! No. Kurde, nie wiem. Kurde, nie wiem, moja kreatywność się tutaj wyczerpuje. Nie wiem, miał być wążek coś. No i nie wiem, dobra, tyle. Nie wiem, co ale to kreatywny dopełnić. Jestem w tym momencie, ja pierdykam. Ja tu trochę nie zmiałem pomysłu na dopełnienie tego świetnego rysunku.
który miał na myśli twórca tak pięknych kresek. Dawaj, dawaj. Nie skończyłem. O kurwa. To mają być kreski, przepraszam bardzo. Widzę, postarał, no. Ale tu kreatywnie. Tylko co ty wymyślisz? Ktoś też trafił na te kolorowe półkola? Ma ktoś to za sobą? Wszyscy to już mieli. Chce ktoś tu porozmawiać? Najlepiej twórca tego. Z czym masz problem, Banek? O co chodzi? O co chodzi, Banek? Banek ma raczej problem do twórcy. Z kolorowymi półkolami. Kolorów, których nie znam. Których nie widzę. Cześć, Dina. Jesteś elektronistą? Tak. A, nie rozróżnia kolorów. To się zdarza raz na milion lat. Rzadki przypadek. To co, druga osoba na przykład na Twitchu ma ten Daltoni. Rzadki to duża osoba. Mam wrażenie, że więcej ma niż więcej nie ma czasami. No daltonizm? Nie wiem. Ja nie mam. Lul. Podobno daltonizm? Nie wiem. Nie słyszałem, że nie miał. Powiem, a AB podobno nie ma właśnie daltonizmu. Kolorów nie widziałem. Kolory nie znam. Komu to potrzebne? Ja pierdolę, jestem taki głupi. Wiemy, guzik. Nie przejmuj się. O Boże, jak to zobaczycie. O Boże, Boże. Jezu. Guzik. Cieszymy się twoim szczęściem, naprawdę. No i będzie się. Czasami moich już nie. Rysunku, bo trzylatka nie można już zrobić. same. No bo nie dość, że nie umiem rysować w rzeczywistości, to jeszcze tutaj muszę operować myszką. To już w ogóle jest straszne. Jeszcze musisz domyślić na jakiś randomowy kresek coś. No. Jakby to był zeszyt, okej. Pierdolę. Wspaniale. Ach. Jeszcze dwa. Jeszcze dwa męki. O kurde. Chyba wiem, kto to narysował. Kolorowe półkola, no nie. Dobra. Dobra. Starczy tego. O,
Oj. Nie, to było ciężkie for me. To wiesz? O kurwa. Banek, co ty gadasz? Nie umiesz dorysowywać rzeczy? To właśnie. Jak dorysowywanie rzeczy. Proste jak dorysowywanie rzeczy. Ja ostatnio zrobiłam bardzo źle. Ale wiesz, fajnie zrobiłem. O, to też było ostatnie? Nie, teraz będzie ostatnie. O kurde. No to teraz będzie ciężko. O kurde, to teraz już sobie nie poradzimy. No. Ale przypał. Myślę, że ten rysunek jest praktycznie gotowy. Powiedziałeś to jak recenzent jakiś. Mamy to. Właściwie to nie jest taki zły. Może i nie działa, ale nie jest taki zły. Ale może nie działa, ale nie jest też sprawny. Tak. Same pozytywy. O kurwa, jak mi to dobrze wyszło. No dobra, może nie dobrze, ale przeciętnie. Przepaniale guzik, cieszymy się twoim twoją przeciętnością. Ja tak się postawiam, że ja z custom colors. No właśnie, tak samo. No kurde. To już za pojebany pomysł. Nie wiem, co to ma znaczyć, ale spoko. Całą mapę szedłem na śmiesznie, to na końcu narysowałem poważnie. Całą rozgrywkę szedłem na o co tu chodzi. I wyjdę jak AB. Co? Nie, totalnie nie szczeliłem. Moja kreatywność dzisiaj leży. Nie wiem, co to ma znaczyć, ale spoko. Dobra. Nie jesteś idealnie, ale nie jesteś i pięknie. Co? Nie wiem, pierdolę głupoty. A, idealnie. Zobaczmy w takim razie podsumowanie. Mam nadzieję, że się wykazaliście. Zapomniałem, że wpadka tutaj jest, tak bardzo się nie odzywała. Kojarzę tą scenerię. Kojarzę tą scenerię. To fajnie. To się spodziewał, jesteśmy w kosmosie. Jesteśmy w kosmosie. Carry go the glab zawsze wygra. Trzecia noga jakby. Spotkanie kosmitu. Trzecia noga jakby. No oni coś tam robią, co nie? Lądowanie na tym. Patera. Albo start. Ale wiecie, że do studiu było nagrywane. Co to nie? Jest? No tam, wiadomo co to jest. To jest ten mój trzeci. O nie! Co to jest? Pomidor? Salami zrobił! Mandy zrobił to co ja. Czemu to jest? Rozdziela salami! No! Salami rozdziela ziemię na pół. Nie, to jakieś tam, nie wiem, jakieś pomidorki były chyba. Ten mój to był ten sam, żeby nie wyszedł. O Kuba, tutaj zaszalałeś trochę, co nie? Ej, już zrozumiało, o co chodzi przynajmniej, okej? No nareszcie. A to fajne. Dobre, wpadka to potrafi to uzupełnić. A, trzyma... Ja tu nie skończyłem. To wygląda jak małe dziecko Shreka w sumie. No. Mandy, ty to potrafisz rysować. Śmieszne. Też dobre, no. Żółwik! Ładne, no. Ale jak żółwik taki. Patrzcie! Harry Potter! Nie no, wy to potraficie dopełniać, co nie? Czemu ja wiedziałem, że to Blagi narysował po prostu? To było dobre. Co zepsułem? Ale czy nie, źle tutaj się dzieje. Tak go zaklepł. Śmieszne.
Sorry, bez panienek nie wpuszczamy. Panie, ej, nie ma panienkę. O kurde, ale ja mam panienkę. Sytuacja rozkręciła. No nieźle poleciane. Mamy Marię. Abstrakcyjne, że nie wiem, co się dzieje. Dobra, zobaczymy. To nie było bardzo logiczne. O kurde. O, nawet nie wiedziałem. To było jedno z tych, że nie, totalnie wiedziałem, co tutaj. A ja tutaj odpierdoliłem. Ja wiem. Czek, super. Tak, tak. Dobre. Co się dzieje? O, ładnie, ładnie. Prawdziwy zmysł. Dupkę ma. O, Pokémon, ładnie. Czy już wszystkie masz? Co jest? No nie, nie wytrzymam. To miał być tatuaż, to miał być tatuaż, nie? Trzeba. O kurde, zajebiste. Ale wyraźniczenie. Śmiercionośny słonio lampa zjadający człowieka. Wyszły naprawdę bardzo no. aktywne rzeczy. Ja jestem bardzo ciekawy, co się stanie. Baba z kutasem? Jezu, guzik. Przepróbowałam was pochwalić, nie? No, guzik. O, tutaj trzylatek by lepiej to narysował ode mnie. Nie no, zajebiście, ścigać się. Nie na dwóch cyklach. No. Uuu, ała. Ja to bardzo fajne. Ładne, Ibi, no. Ośmiornice. Przechodzimy do bardziej drastycznych scen. No nie wiem czemu, tak mi się skojarzyło od razu, że to chodziło. Pociąg Tomek. Tomek. Czy lokomotywa? Nie wiem. O, smarty bałwan. A, bałwan. Nie żyje. No. No nie. Nie. Żył, no ale nie. Nie, bałwan. Żył Ibi. No. Myślałem, że to AB. Ja nie miałem na myśli na szczęście. No. Ja też jakoś nie wiedziałem. Od samego początku wiedziałem, że to AB jest samo. Wow, ale zajebiste! Wiedziałem od samego początku, co chciał AB narysować. O, Pałek. Nie no, przecież Blade znowu narysowałeś jakieś śmierć, zniszczenie. Nie, nie, o kurde, fajne. O. Koncercik. To jest bardzo fajne. O. Co? A to jest miniaturka. Amogus. Ale strzelił. Dobre, dobre. To jest satysfakcjonujące, jakby podchodzicie do niektórych was grołów każdy inaczej. Piękne to jest. Znaczy, co Panek teraz myślał? O, to było bardzo ambitne, w sensie tutaj to... Tu nie wpadam ja na... Tu nie wy... ja pierdzę. No co, no to nekromanta po prostu. To jest Karigoda pokazujący Karigoda publiczności. Jo, pierdziu. To ja. Dziecko w szoku. Po lewej w sensie. To jest Freeze i on jest w basenie z kulkami. A to nie jest trampolina z kulkami? A to jest trampolina, pomyliłam się. No i co? Trampolinie z kulkami. Jakie jest? O, jaka. To jest abstrakcyjne. No nie mam pojęcia, to był ostatni rysunek, jaki miałem do narysowania. Więc moja kreatywność wygląda. Nie miałem pojęcia też. No, to też nie było takie łatwe, co wow, nie? Ale za dnia pięknością, w nocy za szkaradą. Kurwa. To jest ten mądry przekaz. Ja tak nie odcinam przecież. To jest jeszcze dziwniejsze. Przed wąż i ugryz jabłko. A wow, co tu się stało? Trudna strzała. Strzało. No, ja ej, bi! Ała! Ja sztamp jedzący spaghetti. No. Ej, bi! To jest to samo praktycznie. Ale to nie tutaj inspiracja spaghetti bolognese, no. Fajne, fajne wyszło, no. Kurde, zabawa była przednia. Podoba tak. mi się, że się broniliście przed tymi sercami, może było serce i próbowaliście inaczej. Ja się nie broniłem. Ja też tak.